Cześć, siemano, witajcie, z tej strony ja, Julian Kurowski i dzisiaj Wam pokażę, jak grać w gry komputerowe na swoim własnym smartfonie. Kiedy ostatnio raz przeglądałem internet, natrafiłem na taką bardzo ciekawą aplikację. Aplikację, która pozwala przerzucać ekran Waszego komputera na Wasz smartfon. Oglądałem film na temat tej aplikacji. Zafascynowałem się tym filmem i stwierdziłem, że nagram go na własny kanał na polskiego YouTube'a. A więc przejdźmy do prezentacji. Aplikacja, którą sobie dzisiaj będziemy omawiać, to jest aplikacja Moonlight Game Streaming. Jest ona darmowa zarówno dla użytkowników systemów iOS oraz Android. Ja jestem użytkownikiem systemów Apple, więc w tym filmie skupiłem się nad stroną iOS, ale jeżeli posiadasz Androida, to tam wygląda to dokładnie tak samo, tylko korzystamy z innego sklepu. Więc jeżeli posiadasz iPhone'a lub iPada z systemem iOS lub iPadOS, zapraszam Cię do sklepu App Store. Wyszukujemy aplikacji Moonlight. Dokładnie, Moonlight Game Streaming. W mojej opinii ta opinia 3.9 to jest mało, ponieważ ta aplikacja potrafi bardzo dużo, a jest za darmo, nie trzeba za nią płacić. Niestety w wielu aplikacjach płatnych nie dostaniemy takich super udogodnień. A co jest takim super udogodnieniem? Na przykład to, że ta aplikacja wykorzystuje technologię Nvidia Shield. Więc jeżeli jesteś posiadaczem karty Nvidia, to jesteś szczęściarzem. I to ogromnym. Jeżeli niestety posiadasz kartę od AMD Radeon, no to niestety źle trafiłeś, no bo u Ciebie to akurat nie zadziała. Ale jeżeli posiadasz kartę Nvidia z serii 600 lub nowszą, no to super. Wtedy pobierasz sobie aplikację Moonlight na telefon, pobieramy sobie, i aplikację GeForce Experience na swój komputer lub laptop. W większości przypadków powinna być zainstalowana razem z sterownikami graficznymi, więc bez żadnych problemów, ewentualnie jeżeli nie, no to sobie musisz ją ściągnąć. No i posiadać konto Nvidia, albo zalogować się poprzez Google'a, albo Facebooka. Dobrze, pobrała nam się aplikacja, wchodzimy do niej. O, jak widzicie, od razu po wejściu do aplikacji zaświecił mi się mój komputer ST2. Ale zanim tam wejdziemy, klikamy sobie zakładkę Settings. Tam macie wszystkie ustawienia, jak rozdzielczość, klatki, bitrate, kontrole na ekranie, optymalizację ustawień gry i multikontrole. Więc zacznijmy od tego. Bardzo polecam i zalecam, żeby ktoś, jeżeli każdy z Was sobie ustawiał 720p, ponieważ jest to wystarczająca rozdzielczość do tego, by mieć, czerpać fajne przyjemności z gry i bez żadnych lagów. Jeżeli masz świetny internet, no to wybierz sobie Full HD, jeżeli też masz telefon takiej rozdzielczości, to też super. A jeżeli masz już hiper, super, ekstra genialny internet, no to wybierz sobie 4K, ale wtedy sobie sprawdź, czy Twój telefon ma rozdzielczość 4K, ale to jest akurat taki wariant dość ekstremalny, nie zalecam, ale jeżeli ktoś chce, to nie bronię. Ja mam 720p, ponieważ mi więcej nie potrzeba, a bardzo fajnie się rozgrywa. Klatki 30 fps albo 60, jak widzicie, zależnie od ustawień bitrate się zmienia. Na przykład wybiorę 4K i mam 80 mega bitrate'u, ale to jest, no mówię. On-screen controls. Polega to na tym po prostu, że na ekranie Waszego smartfona zaświeci Wam się gamepad i wyglądem on będzie przypominał pada od Xboxa One. No i w rzeczywistości nim jest. Multicontroller mode. Polega to na tym, że jeżeli posiadacie Xboxa One w domu, ewentualnie PlayStation 4, albo nie posiadacie, a macie pada do PlayStation 4, DualShocka 4, ewentualnie pada do Xboxa One, do komputera używacie go, no to super. Uruchamiacie w nim moduł Bluetooth, jeżeli chodzi o DualShocka 4. W Xboxie, w kontrolerach Xboxa niestety tam jest chyba inne, tam nie ma Bluetootha, tam kontroler wykorzystuje inny wariant transmisji, ale chyba jest model z Bluetoothem, nie pamiętam, nie zagłębiam się, ja jestem po stronie niebieskich, nie zielonych, więc dlatego nie zagłębiam się. Jeżeli posiadasz jednak DualShocka 4, to posiada on Bluetooth, iPhone go normalnie obsługuje i większość telefonów z Androidem również. Jeżeli chodzi o to dalej, no Play Audio on PC, no to po prostu, że komputer nie będzie odtwarzał dźwięku na komputerze, tylko w głośnikach Waszego smartfona. Heft Video to jest wideo MOV, czyli pliki QuickTime'a, to jest H.265. Nie mam pojęcia, do czego to jest, tutaj ta opcja jest, nie mam pojęcia. I Citrix X1 Mouse Support, no to jest taka, dość zawodowa myszka, ona dość sporo kosztuje.
Nie, ona jest tutaj włączona. Ok. Więc jeżeli chodzi o ustawienia, to by było tyle. A więc wchodzimy sobie do waszego komputera, w moim przypadku UST2. Zaświeca wam się PIN. U mnie to jest PIN 2083. Automatycznie na ekranie naszego komputera zaświecił się komunikat, aby przepisać ten PIN, a więc przepiszmy go. Jak widzicie, na ekranie mojego iPhone'a zaświeciły się już trzy gry, które mam. Tutaj jest taka jedna uwaga. Żeby gry wam działały na waszym smartfonie, te gry musi wykrywać aplikacja GeForce Experience. Jeżeli na przykład posiadasz gry, na przykład takiego Minecrafta z Shinigami Launcher, no to niestety musisz o tym zapomnieć, ponieważ Experience nie obsługuje launcherów. A jeżeli masz kupionego Minecrafta oficjalnie, no to super, wtedy będzie działać. Ale jeżeli masz launchera, to niestety nie. Jeżeli chodzi o gry jak GTA 5, która ma launchera, to się nie ma o co to martwić. Mówię, jeżeli chodzi o Minecrafta, bo na Minecrafcie testowali to ludzie, no i nie działało. Ok, więc w takim razie wybierzmy jakąś grę. Ja w tym przypadku wybiorę GTA 5. Widzicie, automatycznie na ekranie mojego komputera zmienił się, rozdzielczość się zmieniła. I coś jest ruchomo. Tak samo widzicie, na ekranie mojego telefonu zaświeciło się ekran mojego komputera oraz gamepada. Gamepad mam na ekranie, tak? I widzicie, gra się normalnie uruchomiła, nie? Tam widzicie, ale jeszcze tu, żeby nie było. I to nie jest ściema. To normalnie działa. Mówili, że na komórę nie ma fajnej gry, nie? Teraz pokażę, jak sparować jeszcze DualShocka 4 do swojego iPhone'a i pokazać, że on to, że działa. Wbijamy do trybu fabularnego, nie będę odpalał online. No, widzicie, jesteśmy już w grze. Normalnie wszystko funkcjonuje, nie? I to nie jest ściema. Jeżeli chodzi o grę na ekranie, nie polecam, jest dość uciążliwa. Dość uciążliwa, tu się zmienia kamera, ok. Dobra, wbijamy sobie do samochodu. No i jedziemy. Jeżeli chodzi o dźwięk, no to tak jak mówiłem, waszego smartfona. Dobrze, ale teraz pokażę, jak sparować swój kontroler DualShock 4 do waszego iPhone'a. Wchodzicie sobie w ustawienia Bluetooth. Przyciskacie guzik PlayStation and Share. W moim przypadku chyba nie działa. O, ruszył. Powinna zaświecić wam się taka dioda. Tylko nie wiem, czy ją widzicie. Taka czerwona. Wchodzimy sobie do gry. Resume app. Ja złapię inaczej. O. Wiecie, ruszam padem. I samochód jedzie, tak? Trzymam spuls i samochód jedzie. I to jest o wiele fajniejsze rozwiązanie, nie? No. Magia. Więc jeżeli chodzi o to, to by było tyle. Jeżeli macie Androida, tak jak mówiłem wcześniej, tam wygląda to dokładnie tak samo. Tylko korzystacie sobie ze sklepu Play. Ale sytuacja tam wygląda dokładnie tak samo. Genialne tej aplikacji jest to, że wykorzystuje raz taką technologię, dwa, że jest za darmo. Jest wiele aplikacji, które są płatne i one wykorzystują zupełnie inne. One wykorzystują swoje własne autorskie rozwiązania, które dla mnie one są niedobre. Nie mogę znaleźć nigdzie takiej aplikacji jak ta, która by bez problemu mogła przesłać ekran z waszego komputera na wasz smartfon, jeżeli chodzi o gry oczywiście, bo jeżeli chodzi o jakieś programy przechwytujące, no to nie, bo to jest o wiele większa gama wyboru, ale jeżeli chodzi o gry, no to jest dla mnie najlepsze rozwiązanie. Szkoda, że w App Store ta apka ma takie małe oceny, niskie. Dla mnie powinna być zupełnie, tam będą przynajmniej 5.0, bo gra robi robotę, bo aplikacja robi robotę i naprawdę jest warta polecenia. Jeżeli możesz, udostępnij ten film komuś innemu, ewentualnie sam mu powiedz, żeby zainstalował sobie taką aplikację. Jeżeli jeszcze jedna sprawa, bo sobie przypomniałem. Ta aplikacja nie ma jakiegoś większego wpływu na wasz internet, ale ustrzegam, nie jestem pewny. Jeżeli grasz w obrębie twojego własnego domu, czyli komputer ma podłączenie do tego samego routera, co twój telefon, to raczej nie powinno być problemu. Ale nie mówię tego na 100%, jeżeli chodzi o opóźnienia, lagi i tak dalej. Ale to mówię, nie mam pojęcia, nie jestem pewny w 100%. No nic, to by było na tyle. Jeżeli o czymś zapomniałem, no to pewnie coś się pojawi, tutaj tekst jakiś wlepiony albo coś. Zapraszam was do następnych filmów, nie wiem kiedy się pojawią, dawno mi tutaj nie było, jak mówiłem wcześniej.
To by było wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcielibyście więcej takich poradników, więcej takich filmów z nowinkami i tak dalej, piszcie śmiało, zostawcie łapki w górę. No i to tyle. Trzymajcie się wszyscy. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Yo.